Emma, kalau saja tak sempitnya, chef saya lagi, kau mana topper? Yang sih tuh nalaran? Kebetulan, kira jurum bulaga di cahaya mara. Okay. Kira masih bahasa di cembur. Yang dua gas paham? Ya, tung, tung. Terima kasih. Witungusz, witungusz. Nie, 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 już wystarczy. Kiera tabu, kiera tuje gudesia. Ja lang tu sa rebe. Przepraszam, ale nie rozumiem. Co? Ja lang. Dzięki. Ja, kiera debo imbe. Ya, sure. Shepherd can go there, sir. Sure. Go get him the kids. She a good, sir. Where are you going? Sure. Get him the sure. Chyba mam za nim iść. Rozdział 16. Gdzie ja jestem? Tak, ktoś nas oczywiście uratował. Trafiliśmy do tybetańskiej wioski. Już widzę kurczaka, który sobie chodzi. No to chyba jest jeden z najspokojniejszych rozdziałów. W sumie. Jakie mamy? Czy ktoś tu mówi po polsku? No, nikt tu nie mówi po polsku, więc nie ma co się... Nie ma co się przysłuchiwać. Nie znam tybetańskiego, więc nie będę tłumaczył. A to jest pierwszy skarb. Tokczak w kształcie baraniego łba. Nie mam pojęcia, co to jest tokczak. No ale to jest takie coś. Gdzie ja u licha jestem? No właśnie, tutaj wszędzie jest tak zimno, a w tym miejscu jest, no, zielono. No, tylko nie możemy iść zbyt szybko znowu. Możemy sobie pozwiedzać, ale w sumie tylko tak dla naszej... ciekawości głównie. Rozumiem, idę z tobą. No idź gdzie. O, ale fajnie. Przepraszam. Kierang jest singawang la langdu. Co? Pewnie mówi, żeby nie deptać mu po roślinkach. Zaraz nas z tą motyką pogoni. O, a nasz przewodnik idzie sobie daleko. A co jest tutaj? Zobaczmy, co tam jest. No tu chyba nic. Dobra, zejdźmy sobie tak. Pewnie sobie myślą, co tutaj tak przylas jakiś obcy i skacze im po budynkach. Kolejna krowa. A, tu możemy nawet zejść. O, dzieci sobie kupią piłkę. A gdzieś tutaj chyba będzie skarb do zdobycia. W którymś z tych domów musi być telefon. O, jest. Śmiesznie, jakby skarbem był telefon. Dla Neita chyba jest teraz. Posążek Buddy z brązu. Dobra. Mnie ciekawiło jeszcze, jak można tam wejść do budynku.
No, spadaj na dół. O nie. Telefon, telefon, cholera, gdzie jest telefon? Nie wyjdziemy stąd normalnie? Były drzwi, ale oczywiście Nate nie umie otwierać. Nawet się turlać teraz nie możemy. O! Ale zechciało mu się skoczyć. De, słuchaj, kopnij z powrotem! No, kopnij do mnie! Kopnij, kopnij! Daj spokój. Nie miałem się. Proszę. Chcesz kopnąć piłkę? Chyba nie bardzo. O, kolejna chatka. Fajne takie żywe tylko te pomieszczenia. Kolejna krowa. A, coś tu się dzieje. Coś przez krobę się tłumaczy. Teraz. Albo mówi, czemu nie chce kopać piłki z innymi dziećmi. Panowie, mówicie po polsku? Tenzinki, kiabe, my korbe. Kory. Onda. Aje, kęca, samciu. No, wydaje mi się, że nikt tu nie mówi w żadnym innym języku niż ich. Ej, dzieci, widzę was. I co się ukrywacie? Okej. Kliknąłem trójkąt. Ciekawe, czy może z krowami też się dało coś zrobić. Tylko nie pokazywało. Ach, głupota. Okej. Jak leci, stary? O. Dało się tutaj wejść parę interakcji, widzę, ale nie pokazywało, że można. To nie próbowałem. No i tutaj mamy trzeci skarb. Śpiewająca misa. Aha. A gdzie ma usta, żeby śpiewać? Dobra, chodźmy. A myślałem, że nie mam już nic do stracenia. Nate! Dzięki Bogu, że nic ci nie jest. O. Przepraszam, ja... Nie szkodzi. Elena, powiedz, że wiesz, co tu się dzieje. Od jak dawno tu jestem? Tylko parę dni. Poszłam po śladach do wraku. Co się stało do diabła? Miałaś rację co do Chloe. Okazało się, że niekoniecznie miała być ochotę uratowana. Co? Czy to ona? Nie. Nie, za to muszę podziękować Flynnowi. Szefa Gudesza. Nie Jagotsu Song. Chodź, ktoś chce cię zobaczyć. Więc nasz tajemniczy gość się obudził. Nate, to jest Karl Schaffer. Jak się pan czuje? Dobrze, dziękuję. Świetnie. Proszę, spocząć. Mamy chyba wiele wspólnego, panie Drake. Doprawdy? Tak. 70 lat temu przybyłem tu tak samo jak pan. Przyniesiono mnie na skraju śmierci. Z naszej wyprawy ocalałem tylko ja. Wynajęto mnie, bym poprowadził ekspedycję do Tybetu. Mieliśmy znaleźć wejście do Szambali. Tak naprawdę chodziło o kamień Chintamani. Powiedz, przyjacielu, gdzie to znalazłeś? Na Borneo. A co? To właśnie klucz do Szambali. Oto jedyny przedmiot, którego twój przeciwnik potrzebuje, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Obawiam się, że wie. Przepraszam, jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co pan dla mnie zrobił, naprawdę, ale mam już dość.
Czyli... dałeś się im pokonać, co? To koniec twojej wyprawy? Właśnie tak. A jeśli to dopiero początek? Skąd ty go wytrzasnęłaś? Wierz mi, młodzieńcze, twoje ego z czasem się wyleczy. Masz szczęście, że żyjesz. Tak, ludzie zawsze mi mówią, jakie to ja mam szczęście. Ale czego się nie dotknę, zamienia się w gówno. Nate! Nie, Eleno, to koniec. Chodź, mam dość zgrywania bohatera. Twój przeciwnik nie podda się tak łatwo. Nie spocznie, póki nie zdobędzie tego, czego pragnie. Tak? No to moc życzeń dla niego. Właśnie o moc tutaj chodzi. Wszyscy najstraszliwsi tyrani w historii ludzkości posiadali jeno część kamienia Cintamani. Ludzie tacy jak Tamerlan, Chingis Khan. Jeśli choćby okruch dał im taką moc, czego zdoła dokonać człowiek, który posiądzie cały kamień? To jakiś obłęd. To właśnie tego szuka Nate. Wariat z niego i tyle. On gania za mitem. A jeśli to prawda? Daj spokój. A co, jeśli to prawda? Widzieliśmy, do czego jesteś zdolny. Rozumiem twoje wątpliwości. Pragniesz dowodu. Czegoś, co możesz ujrzeć na własne oczy. Tenzin, Tinsanen Tana Tingonre. Znajdź ślady po mojej ekspedycji, a znajdziesz i swój dowód. Tenzin cię zaprowadzi. Sio. Nie niam do sio. Karecia są. Może zdążę tego pożałować. Wróć w jednym kawałku, dobrze? Nie mówisz w żadnym ludzkim języku, co? Ach, wygląda gościnnie. Ty, co tam jest napisane? Ty tak zainteresowany. Po co w ogóle pytam? Ty... Czasą? Nie jestem za dobry z kalamburów. Kupa, ciomega. Czekaj! Tenzin! Do czego ci ten nóż?